Witam w kolejnym odcinku i zapraszam na banalnie prosty przepis na kolację na gorąco. Na kolację na gorąco z makaronu i z kiełbasy. Będzie prosto? Prawda, że prosto? Kiełbasa, makaron, kiełbasa, makaron. Będzie super, zostańcie z nami. No i jak zdecydowaliście się zostać z nami, no to zaczynamy. A zaczynamy od tego, że najpierw rozrobię pół litra bulionu. Nie wiem, czy cały będę potrzebował, czy nie, ale zalewam nasz własnoręcznie domowy bulion warzywny. Jeśli nie masz jeszcze tego przepisu, to łap przepis, będzie pod filmem w opisie. Także taki bulion warzywny polecam. Rewelacja, świetny. No, pachnie już w całej kuchni. Nie żadna chemia, tylko naturalny bulion warzywny własnej roboty. Ale koniec reklamy. Bierzemy się do pracy. Podłączam patelnię i kroję kiełbasę. Ten przepis ja pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Taką kolację moja mama robiła bardzo często. O ile była kiełbasa w domu, bo za moich czasów jeszcze pewnie połowa z Was nie uwierzy, ale kiełbasa była na kartki i mięso. Ale jak tylko była, to to było naprawdę świetna wyżerka. Na patelnię wylewam tłuszcz roślinny, możesz dać smalec. Ja daję po prostu olej rzepakowy. Niedużo tego oleju i daję kiełbasę do przesmażenia. W takiej kolejności, że kiełbasę najpierw, no bo niech ona się trochę podsmaży, niech się trochę wytopią te smaki i wtedy dodamy pokrojoną cebulę. Teraz kroję cebulę, kroję w kostkę. Teraz pokroję na pół pomidorki koktajlowe. Teraz pokroję peperoni. Oczywiście pomidory, peperoni myłem wcześniej. Uwierzcie mi, do tej całej ilości ta peperoni nie da wcale aż tak mocno ostrego smaku. Nie będzie przebijać tą ostrością, ale podkręci trochę i będzie smaczniejszy ten makaron z kiełbasą. Na tym etapie, jak kiełbasa już się lekko podsmażyła, dokładam cebulę. I teraz muszę cebulę zeszklić i dopiero będę dawał peperoni i pomidory. Teraz dajemy sól, pieprz. Teraz tylko trochę. Później jeszcze do smaku więcej go dołożymy. Po prostu na razie tak tylko. A później będziemy smakować jeszcze i oceniać. Już ostatecznie doprawiać. Teraz podlewam całość śmietaną. Jest śmietana 18, to było 100 ml, pół litra bulionu warzywnego i 150 g makaronu i dorzucam 150 g makaronu farfalle, czyli mówiąc po polsku po prostu kokardki. Teraz jeszcze pieprz, sól, nie za dużo, dlatego że makaron tą sól jeszcze wciągnie. Pieprz. I teraz skręcam całość z 9 na 4. Przykrywam i około 10 minut tak będę gotował pod przykryciem. Teraz na sam koniec dodamy jeszcze pietruszkę. Ja ją teraz pokroję, a po prostu posypię na sam koniec już na makaron.
świeża pietruszeczka, to jest sama witamina C. Witamina C i chlorella we wszystkich zielonych warzywach. Minęło 12 minut, tak długo musiałem gotować niestety makaron, żeby był odpowiednio miękki. Teraz dodaję sera tartego. Możesz dać po prostu jaki masz. Ja akurat mam mozzarellę tartą, więc daję mozzarellę, ale gouda jest też bardzo dobra. Tak, już można wyłączyć palnik, już nie musi się grzać. I moja kolacja gorąca jest gotowa. Ta kolacja, ten makaron zdaje również bardzo dobry egzamin na obiad. Kochani, całość zajęło mi 20 minut, około 20 minut. Zobaczcie, kolacja naprawdę wyśmienita. Sprawdza się również bardzo dobrze jako obiad. Zajęło mi tak długo głównie dlatego, że producent zalecał na miękko, żeby makaron się ugotował. Zalecał, żeby gotować go 12 minut, więc nie wiem skąd co niektórzy biorą, że w 10 minut zrobią danie z makaronu, no chyba, że zostanie im z drugiego dnia, no to tak. Ale jak się na bieżąco gotuje, no to raczej nie ma możliwości, bo sam makaron to jest z reguły jakieś 8-10 minut sam makaron. Okej, posmakujmy jak to smakuje. Oczywiście to pepperoni to jest też opcjonalnie, to jest mój wymysł teraz, dlatego że ja lubię ostro i opcjonalnie można dać pepperoni do tego sosu. Jak masz problemy z ostrą potrawą, po prostu pomiń to pepperoni. Smakujmy. Palce lizać. Z mojej strony to wszystko. Życzę miłych wrażeń smakowych, dzięki za oglądanie. Dzięki za wszystkie lajki, za komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku.